Witam, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj dzień świętego Złego Patryka. Możecie witam właśnie Złego Patryka zrobić sobie 667 okrążeń, dostać kluczyk, dzięki któremu za parę dni dostaniecie jakąś tam nagrodę albo wstęp na jakąś mapę ciekawą, coś tam, coś w tym będzie. Ja jakbym wbił ten 103.5, bo mam tutaj parę itemków na ten level. No, trzy właściwie. Ale z czego jedna to legenda. No, bym chyba sobie na tym 120 tancu zrobił te okrążenia. Ale raczej już nie na odcinku, bo to się robi około 40 minut. Jeśli ktoś ma dobrego neta chyba. Jak nie, to ktoś z planu robił nawet godzinę. Więc powodzenia. No i tak, kurde, nie wiem. Bym musiał tutaj jeszcze odpalić notatnik, a to jest niezapisane chwila. Czy to będzie tak? Notatnik, dobra, mam. Tutaj chyba pokazało monitor, ale no trudno tam. Lecz nie da tu się niestety zatrzymać. To jest jedyny minus OBS-a, bo trzeba wycinać scenki. A mi się w to nie chce bawić, jak na razie. No, o, tu już się porozpiły. No, ale tu się nawet fajnie mi ekspi na tej mapce. No, niestety nadal lagi mam. Tam jakaś muzyka. Jak sobie ekspiłem, to puszczałem. Jakieś fajne składanki czasem się znajdą. Właśnie tak się szuka muzyki do filmów. Chyba, że ktoś z klanu da muzykę fajną, to... ale rzadko tak jest. A Darkfin to tylko Grubsona słucha. A! Mini event za tydzień, no w sumie pewnie tak. Ale tego jeszcze nie było, takiego czegoś. Pierwszy raz będzie, że ten klucz. Wcześniej dało się dostać piwo i najlepsza nagroda to było browar i właśnie to błogosławieństwo w dzień Złego Patryka. A teraz dodali jeszcze ten kluczyk pordzewiały. Ja chyba na jednej postaci sobie zrobię to, a tak to dalej expić będzie trzeba. Halo panie, lagi. No niestety lagi są jakieś. Pozdrawiam Shena, czy jak on tam, taki nick. To jest Shen chyba, tak mi się wydaje. Shen to też taka postać w LoL-u, jakby ktoś nie wiedział. No i pewnie dlatego takie coś. Chociaż ja Shenem nie gram, to za bardzo nie wiem jak się pisze ten nick po angielsku. Na nazwę przynajmniej. No to trzeba na turkę, bo tu można się wywalić. Najpierw maga ubić i można na F dać. Tą tarczę sobie też rzutnąłem niedawno, zamieniłem za tą, bo to wiadomo, podłowców jest mała szansa na zablokowanie przebicia, ale zawsze coś. Czyż nie? Jak nie, jak tak. Jeszcze jedną osobę bym pozdrowił. Szafę Fighter. Szafę Fighter, tak? Fighter. Szafę Fighter. No, taki... taki śmieszkowy nick. Tutaj on expił 103.8 trop. Tutaj expił i tam, na tamtej mapie. Za pierwszym razem padłem, nie miałem i błoga, i tego pierścienia miałem, pierek zrenia, który tutaj jest.
A to niepotrzebnie wziąłem, bo mam legendę do XP-nia. Tak, fajnie, nie? Bo ją można spokojnie do 150 nosić, tą legendę. I ona jest całkiem dobra. Statystyki ma naprawdę bardzo dobre. Ta legenda bodajże chodzi po 2G na Pandorze. Coś koło tego. No, dokładnie to nie wiem, ale... Pewnie 2G. No i co? Kurde. Może coś ciekawego będzie z tego klucza. Ja zaraz dobijam ten level. Bo już mało zostało do dobicia. A chodziło mi głównie o to, żeby dobić ten level na odcinku, żeby założyć przynajmniej tą jedną legendę. Dobrze, że tych budków z gąsa nie sprzedawałem, tylko mam tutaj... Bo ich mało je używałem strasznie. Do XP-nia się przydadzą. Przy okazji sobie przełożę na tego 166 pada, tak tam będą. Przynajmniej jedną legendę będę miał. Nie, jeszcze łapki za to tam będę miał. No to w sumie nie tak źle, nie? Całkiem spoko. Bo tutaj mam te z dotykiem lepsze. Ja już dawno chciałem kupić, ale też hajsu nie miałem, albo... Mówiłem, a kurde, wbiłem te 150, tylko to kupię, nie? I tak ciągle odkładałem. I w końcu zamiast taniej kupić za 700 czy 750, za 800, ale w sumie mała różnica. Mam nadzieję, że tą klawiaturę, kurde, nie jest tak bardzo słychać, bo mikrofon mam blisko. Nie wiem, czy już mówiłem, czy nie. Bo mam blisko mikrofon. Strasznie. No, jeszcze ten 1,10. O kurde, no. O, dobra, 103,5. Tam się chwalą na klanie okrążeniami, jak widzicie. A ja sobie zakładam te itemsy, tarcze i tak dalej, i tak dalej. No ta jest lepsza o wiele. Na pewno. To też do sprzedania będzie. Tutaj no te unikaty do sprzedania sobie zostawiam do sprzedania u Tuli. Cosplaya oglądać? SCP, nie wiem co to jest. Cosplay, kachuj. Nie znam się za bardzo, nie? Na jakichś cosplayach. FPS-ów 30, no to trochę lipko. Lipto na Ice. Bym powiedział. A chyba nie jest źle, co? Nie ma jakichś ścin pewno. OBS-em teraz nagrywam, jakby ktoś nie wiedział. OBS-em się... W sumie, jak się go ogarnie, to się nim naprawdę bardzo przyjemnie nagrywa. Polecam. No i co tam jeszcze? Ile już minut odcinka? 8,5. Dobra. W sumie. A po wczorajszym odcinku, no mega. Subów trochę wbiło, przyznam szczerze. Z 15 chyba. Dzięki wielkie za te suby. Zawsze spoko sprawa rozwinąć taki kanał na YouTubie. To mi się podoba. Oby tak dalej. Zawsze jak dodam film, to wpada z 10 subów. No i to jest dobre, nie? To się ceni. No niestety nie mam za bardzo o czym gadać, tak. Niestety. Niestety. Niektórzy się cieszą. Ha! Nic nie gada wreszcie. Możemy odpocząć. Nie no, z czego tam widziałem, to dużo osób pisze tam, że ogląda takie odcinki z Pandory, z
gadaniem. Może niektórym się podoba, może nie. W sumie dużo jest pozytywnych łapek, a w dół jest mało, co mnie cieszy. No i co tam jeszcze dodać? Ile jest już minut? 10. Sorry, że tak ciągle sprawdzam, ile jest minut, no ale wiecie. Im więcej, tym dłużej się wstawia. Kurde, no te lagi. Niestety. Co by tam jeszcze dodać? No, niedługo będzie ten event wielkanocny. Mam nadzieję, że coś ciekawego dodadzą. Ja zaraz, kurde, spadam robić te okrążenia. A filmik będzie się renderował. Bo zmontować taki filmik... dłużej się montuje taki filmik, szczerze mówiąc. No pewnie większość osób wie. Taki filmik na przykład tego miksu wszystkiego dłużej się renderuje niż raczej robi. Montuje, o tak ujmę to. Dłużej się renderuje, robi i w ogóle. Bo trzeba więcej po prostu poskładać, a tutaj jeden cały film jest i nie ma problemu. Pytał, co za klucz. No to jeszcze nikt nie wie, co jest za klucz. Pany. To dopiero za kilka dni będzie wiadomo. Ale... dużo, kurde... ludzi, no, znaczy klonowiczy, ma na imię Patryk i widziałem, że tam jeden... A, idę kupić ten na urodziny. Ten prezent, czy coś takiego, jeden dostał jakiś tam prezent, piwo i fajerwerki, coś takiego. Dobra, jeszcze tu do końca mapki wyczyścić i tyle by było z odcinków, nie wiem. No bo co tam więcej, nie mam o czym gadać, wiecie, mało dzisiaj się wydarzyło, nic ciekawego. Taki dzień ponurego, szarego człowieka. A dzisiaj aż tak bardzo się nie zmęczyłem, kurde. I już mniej ten wiatr wieje. Coraz słabszy jest, przyznam szczerze. I dzięki temu internet mam lepszy trochę. 300 pingu, lepszy internet, gapcie, tak. Dobra, no to by było na tyle. Jeśli się spodobało, możesz zostawić prawidłowego suba i łapkę. Cześć! Yeah.